Festiwal to od wielu lat wyjątkowe, kulturalne, interdyscyplinarne wydarzenie, które łączy wiele dziedzin artystycznych, takich jak teatr, sztuki plastyczne, muzyka czy film. Osią festiwalu jest konkurs na najlepszą realizację sceniczną. Przez tydzień ma zostać zaprezentowanych w sumie 12 adaptacji dzieł Witolda Gombrowicza. Do głównego festiwalowego konkursu przystąpiły spektakle nie tylko z Polski, ale także z Europy. Przez tydzień prezentowane będą sztuki z wielu renomowanych teatrów. Na radomskiej scenie zostaną zagrane spektakle znanych i cenionych reżyserów, takich jak Kinga Dębska, Mikołaj Grabowski, Magdalena Piekosz czy Waldemar Śmigasiewicz. Na rozpoczęcie festiwalu Teatr Powszechny imienia Kochanowskiego w Radomiu przygotował pornografię w reżyserii Jana Hosekowskiego. Wygrał on konkurs ogłoszony przez teatr na młodych reżyserów na inscenizację twórczości pisarza. Kolejnym spektaklem granym w sobotę były biesiady u hrabiny Kotłubaj Fundacji Republika Marzeń. W niedzielę publiczność, niestety znacznie okrojona z powodu obostrzeń, mogła obejrzeć ferdydurkę Living Space Theatre i dialogi polskie Teatru Bagatela. Spektakle ocenia jury złożone z ludzi działających w świecie teatralnym od lat. Krytyków, reżyserów, teatrologów. W tym roku zasiądą w nim Bożena Sawicka, naczelnik Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKIDN, kulturoznawca i teatrolog. Jacek Wakar, dziennikarz i krytyk teatralny. Tomasz Tyczyński, pisarz, dziennikarz i kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza, oddziału Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. Kalina Cyst, dyrektor TVP Kultura. Łukasz Maciejewski, polski dziennikarz, filmoznawca, krytyk filmowy, krytyk teatralny, a także Olaf Lubaszenko, aktor oraz reżyser teatralny i filmowy. Przygotowane zostały również atrakcje towarzyszące m.in. wernisaż prac w konkursie na najciekawszy plakat gombrowiczowski, koncerty oraz spotkanie z artystami i twórcami. Impreza jest realizowana dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski jest też dostępny równolegle w sieci. Mając na względzie oczekiwania młodego odbiorcy, który konsumuje sztukę również za pośrednictwem internetu, a także zważywszy na ograniczenia liczby widzów spowodowane sanitarnymi obostrzeniami, organizatorzy stworzyli studio festiwalowe online, które transmituje spotkania z artystami w sieci. Prowadzi je Robert Utkowski, dziennikarz, pisarz oraz pracownik Muzeum Gombrowicza we Wsoli. W tym roku festiwalowa publiczność po raz pierwszy też przyzna nagrodę. Przed każdym festiwalowym spektaklem wolontariusze rozdają karty do głosowania, które po spektaklu i wypełnieniu należy wrzucić do urny. Teatr poinformował, że dwa spektakle festiwalowe zostały odwołane. To Transatlantico z Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie, zaplanowane na 12 października, a także Iwona Księżniczka Burgunda z Teatru imienia Wandy Siemieszkowej w Rzeszowie, zaplanowane na 14 października.